Mój tata zmarł 31 października i na takim zaraz momencie, bo muszę sobie tutaj przybliżyć, na tym wypisie, na tej epikryzie pisze tak. Podjęto próbę przekazania chorego do oddziału intensywnej terapii Tarnowskie Góry, Bytom, Katowice, Ochoje, Katowice, Ligota, Zawiercie, Częstochowa, Racibórz, Piekary Śląskie, Tychy, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, bez efektu, brak miejsc. No i teraz, czy to jest taka normalna sytuacja, czy to miał po prostu mój tato miał pecha, czy to jest normalne, że nie ma miejsc i że ludzie po prostu czekają, umierają? No, dziękuję bardzo z góry za odpowiedź. Mój sąsiad również, gdzie pogotowie woziło go, prawda, po całym Śląsku i niestety w karetce zmarł, bo nie uzyskał pomocy lekarskiej, bo w tej chwili, tak jak pan prezes mówi, wszystkie szpitale, znaczy wszystkie oddziały jak gdyby są przeznaczane na te oddziały covidowe. Każdy w tej chwili z nas zaczyna kogoś znać, kto nie dojechał do szpitala albo dojechał do szpitala i nie został przyjęty. Znamy, to już nie jest gdzieś tam daleko, tylko to jest już, to dotyczy wokół nas, naszej lokalnej społeczności. Tutaj mam wrażenie, że w tej chwili kolejne przekształcanie kolejnych oddziałów, oddziały covidowe zaczyna przynosić dramatyczne straty, nie przynoszą tych większych korzyści. Ja oczywiście wiem, że jest epidemia, ja wiem, że są pacjenci chorzy na COVID, bardzo ciężko chorzy, bardzo każdego z nas odpukać może to dotknąć, ale my nie możemy zamykać się na tych pacjentów poza. Ja uważam, że tutaj jak gdyby zaczyna to być, ta równowaga zaczyna być zaburzona. Zaburzona w tym jednym kierunku, to co powiedziałem, sfokusowanie się tylko i jedynie na jednej chorobie. I to mnie niepokoi.